Opowiem wam dziwną historię. W małej wiosce, daleko stąd, mieszkał stolarz razem z rodziną. Miał piękną żonę i dwie nie mniej piękne córki. Chcąc sprawić im przyjemność, zbudował niezwykle piękną szafę, którą ozdobił dwiema postaciami kobiet. Był pewien, że nawet księżna by im tej szafy pozazdrościła. Pewnego razu przez wioskę przejeżdżał książę. Na dziurawej wiejskiej drodze od jego karety odpadło koło. Miejscowi powiedzieli mu o stolarzu. Miał warsztat i może umiałby to naprawić. Tak książę ze swoją świtą trafili do domu stolarza. Stolarz obejrzał usterkę i stwierdził, że naprawa zajmie mu 2 lub 3 dni. Na ten czas zaproponował księciu gościnę w swoim domu. Książę chętnie przystał na jego propozycję, zwłaszcza, że w okolicy były piękne lasy. Gdy w następnych dniach stolarz pracował, jego córki zajmowały się gośćmi. Obie znakomicie jeździły konno, więc były przewodnikami po lesie i okolicy. Książę bardzo je polubił, bo były wesołe i sympatyczne. Aby księciu było wygodnie, dziewczyny odstąpiły mu własny pokój. Kładąc się spać, książę podziwiał piękne meble w ich pokoju, a szczególnie szafę, jakiej nigdy jeszcze nie widział. Widząc ją, pomyślał o swoich córkach. Pomyślał, że bardzo by się ucieszyły, gdyby dostały taki prezent. Stwierdził, że musi im zrobić taką niespodziankę. Następnego dnia książę zapytał stolarza, ile zajmie mu zrobienie drugiej takiej szafy. Zmartwił się, gdy usłyszał, że trwałoby to minimum 5 roku. Zaproponował więc niezwykle wysoką cenę za szafę córek stolarza. Stolarz był biedny, więc propozycja wydawała się kusząca, ale decyzję zostawił córkom. Dziewczyny nie bardzo chciały się rozstać z pięknym meblem, ale zgodziły się, wiedząc o problemach rodziców. Uradowany książę zaprosił dziewczyny na doroczny bal w jego zamku. Bal miał się odbyć już za kilka tygodni. Bale u księcia były znane w całej okolicy. Pojawiłoby się na nich wielu dostojnych i zamożnych gości. Była to świetna okazja do zawarcia znajomości, a może znalezienia pracy. Rodzice chętnie zgodzili się, by ich córki wzięły udział w balu. Matka uszyła dziewczynom z tej okazji nowe sukienki, ojciec kupił piękne pantofelki. W dniu balu dziewczyny z samego rana pojechały do zamku. Chciały go dokładnie obejrzeć, zwłaszcza, że do tej pory widziały go tylko z daleka. Zamek był zbudowany na wzgórzu. Miał 4 strzeliste wieże, każdą z innej strony świata. Wszyscy w zamku byli zajęci przygotowaniami do balu, więc dziewczyny na własną rękę oglądały kolejne sale i przemierzały korytarze. Były dyskretne, zaglądały tylko tam, gdzie drzwi były otwarte. Ale jedne drzwi wydawały mi się niezwykłe. Posiadały okienko, w którym był kolorowy witraż. Przez jego szkło przeświecało słońce. Zaciekawione weszły do tego pokoju. W pokoju było pięknie. Wielkie łoża z baldachimami sprawiały wrażenie bardzo wygodnych. Błyszczące lustra w ozdobnych ramach sprawiały, że pokój wydawał się wielki. Przez wysokie okna wpadało dużo słońca, a pod ścianą stała ich szafa. Dziewczyny bardzo się ucieszyły. Ta szafa w tym pokoju wyglądała naprawdę niezwykle. To musi być pokój księżniczek. Ciekawe, jakie mają sukienki, pomyślały i niemal jednocześnie podeszły do szafy. Jedna wybrała turkusową, która pasowała do koloru jej oczu. Druga wolała różową, która podkreślała jej jasną karnację. Wyglądamy jak księżniczki. Nagle na korytarzu usłyszały kroki. Ktoś szedł do pokoju. Przestraszone wskoczyły do szafy. Siedziały tam dłuższą chwilę, aż w pokoju zrobiło się całkiem cicho. Powoli wyszły z szafy. W pokoju nikogo nie było, ale zniknęły też ich własne sukienki. Dziewczyny nie chciały nic ukraść, tylko przymierzyć suknię. Zdecydowały więc pójść w nich na bal. Bal był wspaniały. Wszyscy świetnie się bawili. Dziewczyny zawarły wiele miłych znajomości. Wszyscy traktowali je jak księżniczki, a one wcale tego nie prostowały. Gdy po północy bal się skończył, wszyscy zaczęli rozjeżdżać się do domu. Ale dziewczyny nie wiedziały, jak wrócić do domu, gdzie się podział ich znajomy opiekun. Nagle obok nich pojawiła się postać w czarnym kapturze. Tu jesteście, moje miłe, wszędzie was szukałam! I postać silnie złapała je za ręce. Mój powóz już na was czeka, jedziemy śpiesznie do domu. Dziewczyny zdezorientowane nie protestowały i posłusznie wyszły z sali balowej. Na dziedzińcu stała karoca zaprzężona w 7 potężnych wilków. Dziewczyny się przestraszyły i chciały wrócić do sali. Nie ma już odwrotu, musicie jechać ze mną. Dziewczyny wsiadły do karocy. Bat świsnął i wilki popędziły dzikim pędem.
Dziewczyny były zdezorientowane. Nie wiedziały, gdzie są. Podróż trwała kilka godzin. Gdy wilki się zatrzymały, dziewczyny wysiadły z karocy. Stały przed wielką pieczarą. Zrozumiały wtedy, że to nie koniec ich kłopotów. Najwyraźniej porwała je czarownica. Czarownica kazała im wejść do pieczary. Tam miały spać. Dziewczyny były zmęczone po balu, więc przycupnęły w kącie i niebawem zasnęły. Czarownica zbudziła je z samego rana i kazała posprzątać zagrody wilków. Dopiero wtedy praca trwała kilka godzin i dopiero po jej zakończeniu czarownica pozwoliła im coś zjeść. Śmiejąc się powiedziała: Nie było wam miło tak pracować? Na zamku nie chciało się nic zrobić, tylko zabawy i bale były wam w głowie. Porwałam was dla okupu. Wiem, że dla ojca księcia jesteście najcenniejsze na całym świecie. Nie oddam was, dopóki nie zapłaci mi wór złota za każdą z was. A zanim zapłaci, będziecie tu ciężko pracować. Dziewczyny próbowały wyjaśnić nieporozumienie. Nie jesteśmy córkami księcia, ale stolarza. Czarownica je wyśmiała. Widzę, jak wyglądacie. Zdejmijcie te sukienki, a załóżcie te ubrania. A teraz musicie się zająć moimi wilkami. Nie mogą chodzić głodne cały dzień. Gdy już je nakarmicie, wyczyszcie im sierść, żeby błyszczała w blasku księżyca. Dziewczyny nie bały się tej pracy. Lubiły wszystkie zwierzęta. Szczególnie zaprzyjaźniły się z jednym białym wilkiem. On też był w niewoli. Tydzień później, przy pełni księżyca, do zamku przybyła czarownica. Zażądała widzenia z księciem. Powiedziała: Oddam ci córki, jeśli zapłacisz mi wór złota za każdą z nich. Książę był bardzo zdziwiony. Przecież jego córki były w domu. Wezwał swoje córki, żeby wypytać je o córki stolarza. Najwyraźniej to je porwała czarownica. Gdy czarownica je zobaczyła, zaczęła tupać nogą z bezsilnej złości. Kim u licha są te dziewuchy? Całe życie będą u mnie pracować. Wskoczyła do karocy, świsnął bat i wilki popędziły w drogę powrotną. Gdy czarownicy nie było, panienki zaczęły planować ucieczkę. Obok nich leżał biały wilk. Jedna z nich zapytała go: czy znasz drogę do naszego lasu? Kiwnął głową i powiedział: znam tę drogę, lecz lepiej nie rozmawiajmy o tym tutaj. Dziewczyny były wyraźnie zdziwione. To ty umiesz mówić? Otworzyły wszystkie zagrody i zabrały trochę jedzenia i pobiegły za białym wilkiem. Biegł szybko, widać było, że zna drogę. Tymczasem w wiosce, w domu stolarza, rodzice nie mogli się doczekać powrotu córek. Miały wrócić wczoraj wieczorem, a jest już wieczór następnego dnia. Może przenocowało w pałacu. Dopiero po kilku dniach stolarz miał szansę na odwiedzenie miasta wraz z kupcami, bo nie miał własnego konia. Pojechał do zamku zapytać o swoje córki. Zdziwił się, gdy dowiedział się, że zostały odwiezione zaraz po balu, ale do domu nie dotarły. Gdy książę o tym usłyszał, także się zmartwił. I zawołał swoje córki. Zapytał je o córki stolarza. Dowiedział się, że w dniu balu z szafy zniknęły dwie sukienki, a na balu były dwie dziewczyny w takich właśnie sukienkach. Najwyraźniej to je porwała czarownica, ale gdzie jest jej siedziba, jak pomóc stolarzowi? Tego nikt nie wiedział. Po kilku dniach podróż wilka i dziewczyn dobiegła końca. Mama ledwo poznała swoje córki, wychudzone i w postrzępionych ubraniach. Nakarmiła je i wilka kazała się wykąpać i odpocząć. Ale dziewczyny nie mogły zasnąć, bo dopytywały o ojca. W końcu mama dała za wygraną i powiedziała: ojciec pojechał do miasta was szukać, nie ma go już drugi tydzień. Mamo, musimy pojechać do miasta go szukać. Musi wiedzieć, że wróciłyśmy. Dziewczyny tak zadecydowały. Zadecydowały więc, że pojadą do miasta we trzy. Stolarze znalazły w pałacowym parku piękne meble,
zyskały uznanie wśród mieszkańców miasta. Stolarz miał wiele zamówień na ich wykonanie, więc niedługo później stali się zamożną rodziną. Wybudowali nowy dom, a w prezencie od księżniczek dostali szafę. Swoją szafę. Biały wilk, nazwany Bielik, stale pilnował podwórka, jak prawdziwy pies obronny. Morał z tego taki, że kto udaje kogoś, kim nie jest, może mieć przez to poważne kłopoty.